Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnej serii, tym razem z gry Shardpunk Verminfall. Zapowiadałem troszeczkę tą grę, to znaczy opowiadałem o niej w newsach, natomiast teraz gra niedawno się ukazała, więc stwierdziłem, że może jakąś krótką serię warto z tej gry zrobić. Jak długa zobaczymy, jak długa to będzie seria zobaczymy, zależy od tego, czy wam się będzie podobało. Wydaje mi się, że mnie akurat będzie się chyba dobrze w to grało, bo pograłem sobie troszkę w demko, więc demko było całkiem fajne. Dla przypomnienia tutaj, czy omówienia, Shardpunk to taka turowa strategia podobna do XCOMa. Oczywiście w takim troszkę rzucie, powiedzmy 2D czy pseudo 2D izometryczno, coś tam, coś tam. Natomiast ma ona w sobie elementy RPG, survivalu, zarządzania zasobami. Troszeczkę można tak powiedzieć, że oprócz takiej taktycznej walki jak w XCOMie, która jest całkiem nieźle zrealizowana tutaj, ma elementy z Darkest Dungeon, Slay the Spire i tak dalej, i tak dalej. Więc jest takim troszkę miksem różnego rodzaju gier. Co jeszcze można powiedzieć? Mówiłem o tym, że nie ma polskiej wersji językowej, bo nie ma, ale tutaj dzięki, już kurczę, nie pamiętam kto z was, widzów, zwrócił się do twórcy, bo twórcą są Polacy, jest Polak. Polskie studio Clockwork Pile. W związku z czym zadał pytanie do, czy będzie polska wersja językowa, i podobno z czasem będzie, więc fajnie. Tu co prawda dużo tekstu nie ma też po angielsku, więc tak naprawdę nie jest to jakiś większy problem. Ale zawsze miło to mieć w naszym własnym języku grę. Okej, jest oczywiście taki pixel art, jedni są zwolennikami pixel artu i mi się bardzo podoba taka, powiedzmy tutaj, grafika, inni mniej. Ja akurat chyba należę troszeczkę do tej drugiej grupy, to znaczy pixel art mi się podoba, tylko nie bardzo lubię, jeżeli pixel artowe są te różnego rodzaju teksty, opisy i tak dalej, bo to się trudno czyta. Fajnie, widziałem patent w jednej z gry, już nie pamiętam w tym momencie której, że można było sobie zmienić czcionkę napisów samych właśnie w takiej pixel artowej. Fajnie by było, jakby twórcy też coś takiego dodali, no bo czasem jednak, znaczy pixel art dodaje troszkę jakby smaczku i jakby klimatu, natomiast no, w pewnych momentach może być troszkę trudny do odczytania taki tekst. Ale okej. Dzisiaj sobie zagramy, rozpoczniemy sobie nową grę tutaj, przy czym będę chciał przejść szybciutko tutorial. On jest bardzo krótki i myślę, że warto go pokazać, dlatego że omawia fajnie mechaniki gry. Myślę, że to parę minut nam zajmie, a później jakby już będziemy mogli przejść do właściwej rozgrywki. Tak więc zapraszam wszystkich, zapraszam też do komentowania. Czy wam się podoba, czy nie, jakie są wasze wrażenia z tej rozgrywki. No więc zaczynajmy. No właśnie, not easy game i tak dalej, w trakcie oczywiście gry będziemy odblokowywać różne skille, upgrade'y, różne postacie, na razie mamy do dyspozycji tylko 4 postacie i jeden automaton. W związku z czym każda postać ma jakieś unikalne cechy, można sobie zobaczyć wszystkie, podgląd zrobić, na przykład ten Mycroft, Valentine. Szkoda, że też nie można nazywać tych postaci, no ale może z czasem się to zostanie dodane. Tak jak w XCOMie, żeby na przykład ponazywać waszymi ksywkami. Mamy, powiedzmy, historię tego żołnierza tutaj, mamy początkowe jakieś cechy, które ta postać posiada, początkowe skille, Ground Slam, można sobie pewnie to podejrzeć, no i jakieś debuffy, takie minus 10 to base defense, trochę do podstawowej obrony. To akurat przypomina moim zdaniem troszeczkę takie właśnie Darkest Dungeon z tymi właśnie postaciami, które tam, klasami postaci, które miały losowane różne perki negatywne i pozytywne. Mamy postać Tilly Rixworth, która w zasadzie posługuje się kataną, ale ma też oczywiście broń zasięgową. Mamy Gideona Shawa, który w zasadzie jest snajperem z takim cechą quickshot, czyli potrafi też strzelać z karą oczywiście do celności po ruchu. No i mamy Michaela Kipsa, który poprawia, można powiedzieć, morale, znaczy zmniejsza stres, bo tutaj jest też mechanika stresu w tej grze.
Ja bym sobie zaczął dokładnie. Wybierzemy na początku trzy postacie, bo chyba możemy tylko trzy postacie mieć w tym momencie grać. Natomiast później chyba można jeszcze jedną dodać. No i musimy wybrać automaton. Automaton jest jedną rzeczą. Jest taką, musimy mieć jeden automaton i musimy go chronić. Generalnie później oczywiście to będzie wyjaśnione, jeżeli automaton nam zginie, game over. No dobra. Czyli pobieramy sobie wszystkie ten, no i historia właśnie. Tutorial level dajemy, difficulty normal zostawię. Tutaj będzie taka krótka historia, ja może tak 5/10 ją przetłumaczę, powiem mniej więcej o co chodzi, ale nie będę tego tak dokładnie, dosłownie tłumaczył. Chwilkę ekranu startowego, musimy poczekać. Generalnie idea tutaj jest taka, że no, jesteśmy jakby takimi ocalałymi, którzy muszą przetrwać i w odróżnieniu od XCOM-a, no właśnie, Capitol, czyli nasza stolica była podczas oblężenia przez wiele tygodni, horda jakiś, no może nie robali, tylko powiedzmy takich szczurów, bo to głównie tutaj ze szczurami mamy do czynienia, była bezwzględna, no i posiłki imperialne nie przybyły na czas. Ale na cały czas jest nadzieja, oczywiście musi być, bo inaczej nie byłoby gry. Nowy rodzaj broni, który może jakby przeważyć szale bitwy. Została ona wyprodukowana w jednym z laboratorium na tutaj naszej stolicy, ale wydarzyło się to zbyt późno. Pod osłoną nocy wrogowie pojawili się wewnątrz miasta, wychodząc z podziemi, no i obrońcy zostali zaskoczeni, no i jakby wrogowie zalali Capitol swoją siłą, nikt nie jest bezpieczny. No i jesteśmy 2 godziny po ataku w industrialnych jakichś tam rejonach miasta. Widać sami tutaj nieżywi, że tak powiem, a my jakby tutaj no, będziemy sobie krótki tutorial robić. Ok, na razie mamy jedną postać, później dołączą do nas inne postacie. Let's get going, poruszanie się, zoom out, zoom in, można sobie wszystko tutaj robić. Mamy też kodeks. Kodeks jest fajny, bo bardzo dużo tutaj wyjaśnia różnych rzeczy. Generalnie poruszanie się jest tak, że każda postać ma 2 punkty ruchu. Taki trochę standard. Biały obszar to jest, że mamy 1 punkt ruchu, a pomarańczowy, że 2 punkty ruchu. Każda akcja kosztuje też oczywiście jakąś określoną liczbę punktów ruchu. Typowe dla taktycznych turówek. Dobra. Dobrze. To jest out of range, czyli musimy się przesunąć. Dobra. To jest takie, powiedzmy tutaj, łopatologiczne wyjaśnianie. Zielone takie, powiedzmy, miejsca to są miejsca, gdzie możemy znaleźć loot, czyli możemy znaleźć jakieś fanty. Przeszukiwanie tych zielonych miejsc nie zajmuje punktów akcji, co jest też fajne, bo można sobie podejść, skończyć swoją turę, no i tutaj znaleźć jakieś zasoby. Listę zasobów mamy do dyspozycji tutaj, to jest lista zasobów, ale nie postaci, tylko całej grupy. I one są używane do craftowania, do różnych rzeczy, no po przebyciu danej misji, czyli mniej więcej troszkę tak jak w Darkest Dungeon, że wchodzimy do tego ogniska gdzieś tam i sobie camping mamy i no to i tam możemy pewne rzeczy craftować. No i tak, mamy pierwszych wrogów. Teraz będzie mechanika wyjaśniona, jak ci wrogowie tutaj działają. Oczywiście uzyskujemy stres, o stresie będzie jeszcze mowa. Możemy sobie jakby przełączać między postaciami. Mamy oczywiście możliwość wykorzystania tych 2 punktów akcji. Mamy szansę trafienia, zakres obrażeń, który zadajemy. Wszystko tutaj wyjaśnione, trochę tak jak w XCOMie, co wpływa na, jakie cechy wpływają na pewne powodzenie strzału.
Przy okazji ataki wręcz mają 100% trafienie. To jest taka ważna też część mechaniki. Zresztą to jest tutaj oczywiście wyjaśnione. Mamy, zamiast amunicji mamy mechanikę, można powiedzieć, takiego przegrzewania się broni. Co nam to mówi? Mówi to nam to, że jeżeli możemy oddać strzał, oczywiście, jeżeli nie mamy tutaj już tych punktów, ale mamy 95% szans, że odzostaniemy 4 obrażeń dla samego siebie. No więc jakby mając 4 punkty życia, no to byśmy zginęli, więc trzeba przeładować. Vent Weapon, to zużywa jedną akcję, odpowiada to trochę takiemu przeładowaniu, więc możemy sobie w tym momencie załatwić szczurka i tak dalej. Vent Weapon again. Na razie szybko przechodzimy ten tutorial tutaj. Ale to też przy okazji będzie dla was, jeżeli ktoś będzie chciał sobie w tą grę pograć. Ona nie jest droga, więc, myślę, że jest dość przystępnej cenie. Tak więc od razu będziecie wiedzieć, jak to grać. No właśnie, fajnie jest mechanika też flankowania tutaj. To flankowanie ma troszkę większy jakby taki kąt, bo właśnie. Postać, która jest oflankowana, ma żółtą, że tak powiem, tarczkę. Teraz możemy sobie, że tak powiem, różne oczywiście elementy terenu dają różne bonusy. Tutaj na przykład mamy pełną osłonę od tej strony, ale od strony tego gościa, mimo wszystko, mimo że mamy jakby taką częściową tutaj osłonę, jesteśmy dalej oflankowani. No więc dobrze jest sobie popatrzeć, w które miejsce możemy iść, żeby nie być odflankowanymi. No właśnie, lepsza osłona, trudniej trafić przeciwnika. Można sobie z altem bardzo fajnie podglądać, mniej więcej. Dobra, to już było. To zaraz będzie powiedziane jeszcze w tym momencie. Może wyprzedzam troszkę tutorial. No właśnie, teraz możemy sobie, właśnie jest taki preview, jak z altem trzymamy, więc możemy zobaczyć, jakie mamy szanse na trafienie wroga i też patrzymy po tej jego tarczce, czy na przykład będzie oflankowany, znaczy może nie po tarczce, tylko po kolorze można się zorientować, czy będzie oflankowany, czy nie będzie oflankowany. Więc to jest bardzo fajny taki ułatwiacz życia troszeczkę, można sobie zaplanować ruch. Oczywiście wydaje mi się, że to chyba zwiększa szansę na krytyka, oflankowanie. A nie, przepraszam, flankowanie, to jest napisane, flankowanie nie zwiększa szans na krytyka. No dobra, okej, dobra, no to dobrze. Bierzemy jakieś steampaki. Steampaki właśnie, tu jest nasz, że tak powiem, no, inwentarz. A dokładnie. No i teraz możemy sobie użyć, powiedzmy, tego steampaka. Oczywiście ilość akcji teraz jest ograniczona, bo to jest tutorial, ale zaraz on się skończy i będziemy jakby mogli, czy musieli nawet już kombinować, bo zostaniemy rzuceni na głęboką wodę. Mechanika jest też taka, że leczymy się tutaj, bo ten żółty kwadracik wyleczony w trakcie bitwy, ale po bitwie musimy, dalej mamy o mniejsze punkty życia i dopiero musimy się po bitwie też leczyć. Więc to jest takie jakby tymczasowe zwiększenie punktów życia. Dobra, idziemy dalej, żeby nie przedłużać tego naszego tutaj. Mamy kolejnych tutaj. Mamy mechanikę tutaj też trybu warty, ten Overwatch tak zwany. Możemy sobie zrobić Overwatch razy 2, no bo mamy 2 punkty akcji. Ale zaraz się okaże, że nie zawsze możemy wykorzystać. Dlaczego nie strzeliliśmy w tego? No właśnie. Dlatego, że mieliśmy hit 1, w związku z czym po oddaniu jednego strzału, następny strzał by nas uszkodził, dlatego ten drugi Overwatch nie zadziałał. No, bardzo podstawowa, prosta mechanika. Więc wydaje mi się, że każdy z was po przejściu po prostu takiego tutorialu bardzo szybko sobie złapie, o co chodzi. Okej. Mamy też mechanikę stresu. Tutaj są takie dwa paski.
powiedzmy, ten pasek fioletowy taki pod postacią. Zielony no to są punkty życia, pomarańczowy punkty akcji, fioletowy przedzielony taką czarną kropką to jest punkt stresu. Stres dostajemy w przypadku różnych rzeczy. Natomiast jeżeli osiągnie on maksimum, no to może postać no albo spanikować, troszkę jak w XCOMie, czyli możemy, nie możemy już jej kontrolować na chwilę, albo tak jak w Darkest Dungeon, będzie uzyskiwać jakieś negatywne, powiedzmy, cechy. Zresztą to tutaj w kodeksie jest wszystko jakby wyjaśnione, cover, defense, może ja to wszystko odznaczę. Combat controls, preview mode. Wszystko fajnie wyjaśnione, items, team packs, non-combat items, characters, właśnie poziom stresu. Tu jest jeszcze też taka informacja, że poziomy stresu, jeżeli ma 9 postać lub mniej stresu, punktów stresu, to ma procentowe szanse, no właśnie dodatkowe bonus do trafienia. Jeżeli ma więcej, to ten bonus jest mniejszy. W związku z czym warto o tym wiedzieć. To właśnie ta czarna kropka, ten pasek stresu podzielony na dwie części oznacza właśnie ten środek, powiedzmy, że powyżej tego mamy troszkę mniejsze szanse na trafienie. Dobra, to już żeśmy zrobili, idziemy dalej. Mamy kolejne dwa szczurki. Nie wiem, czy tylko są szczury, z którymi walczymy, czy jakieś inne też, powiedzmy, szkodniki. No właśnie, oni zdjęli teraz Overwatcha. Widać, że mamy tutaj właśnie takie czerwone, że wejdziemy w tryb, że oni do nas strzelą. Ale spróbujmy, no, ponieważ to jest akurat odskryptowane, to się nam nic nie stanie. Więc możemy sobie tutaj podejść. Spokojnie. Oczywiście to, że w nas nie trafili, to jest raczej, powiedzmy, odskryptowane w tutorialu, bo normalnie tak łatwo nie jest. Trzeba uważać na to. Możemy sobie zlutować tutaj. Kolejna mechanika, granaty. Ponieważ oni zrobili Overwatche, więc na takie coś dobrze jest w tym momencie sobie użyć granat. Cyk. I do widzenia. No i tu dołączają do nas pozostałe postacie dwie. Combat. Switching characters, QE. Przekazywanie, no. No właśnie, możemy sobie move to the, dobra, możemy się tu przesunąć. Aha, to jeszcze nie w tej turze, okej. Okay. Ty. O, coś mi się tu zbugowało, kurczę, ale dobra. Może dlatego, że ten kodeks włączyłem. Można wejść na plecak, można przekazać między sobą, powiedzmy, jakieś rzeczy. To nie kosztuje punktów akcji. No i teraz mamy więcej postaci pod kontrolą. Możemy się przełączać tabem między nimi. Czy tam, powiedzmy, left click i tak dalej. Natomiast ważna informacja jest taka, że naszym celem nie jest pokonanie wszystkich wrogów na danym poziomie, tylko naszym celem jest dotarcie jak najszybciej do bunkra, no i tam ucieczka przed tymi wrogami, ponieważ wrogowie będą cały czas nadchodzić, więc no, na pewno nie będziemy w stanie wszystkich wrogów pozabijać. No właśnie, good luck, jesteśmy zostawieni w tym momencie już tutaj mamy ten cały bunkier. Otwarcie bunkra też troszeczkę trwa, więc przez chwilę musimy wytrzymać te wszystkie fale wrogów. Jeszcze po drodze gdzieś znajdziemy tego naszego automatona. No ale okej. Okay. No i teraz mamy pełne akcje, które dana postać może wykonać. Mamy mnóstwo różnego rodzaju tutaj dodatkowych, że tak powiem. Znaczy całe nasze inwentory. Inwentarz. Okej, okay, dobra. Więc tak, Tilly. Tilly akurat może tutaj podejść. Troszkę ryzykownie, ale no dobrze. Tu jeszcze się nic nie powinno pojawić. Ty możesz podejść tutaj i możesz wziąć, zlutować to miejsce. Nic nie znalazłeś. A ty w sumie... Dobrze byłoby przeładować, ale najpierw idź bardziej tutaj do przodu.
Jest jeszcze coś takiego, nie wiem, czy mi się to uda pokazać. Taka fajna mechanika. Może za chwilkę. Może to sobie zlutujemy za chwilę. Ponieważ tutaj będą nas szczury czekać. Za każdym rogiem niestety się pojawia niebezpieczeństwo. Zróbmy sobie tak i zróbmy w tym momencie Overwatch All. No właśnie, nowa taktyka. Jeżeli niektóre akcje wykonamy, tylko musimy to odkryć, to pojawia się nam dodatkowe taktyki, czyli jakby informacje, że uzyskujemy dodatkowe bonusy. Na przykład Covering Fire, jeżeli włączymy Overwatcha w pobliżu dwie postacie obok siebie, no to wtedy mamy dodatkowy jakby bonus właśnie do ataku czy coś takiego. Nie zdążyłem tego przeczytać dokładnie. Combat Tactics i tak dalej. Click Codex to Details. No właśnie miałem zamiar to zrobić. Mamy Combat Tactics. Bring them on, nie wiemy. Get them from the side. Tutaj mamy Covering Fire. Jeżeli włączymy Overwatch dwie postacie obok siebie przynajmniej, to wtedy dostajemy, obydwie postacie dostają plus 20 szans na trafienie. Więc warto też znać te dodatkowe taktyki i je odkrywać z czasem. No bo one dają nam różne bonusy. Dobra, ty masz katanę. Mamy katana slash, czyli robimy tutaj. Okej, okay, dobrze. Delivered from, codex, bla bla bla. No dużo żeśmy nie trafili go, ale możemy w sumie jeszcze raz go slashnąć. Jeszcze zlutować to miejsce. Akurat nic nie znaleźliśmy. Dobra, ty możesz podejść. O, ty możesz podejść tu. Ty możesz podejść tu. I zlutować to miejsce. Dwa steampaki, bardzo dobrze. Dobrze, wiem, że mogę zakończyć turę. Tu jeszcze chcę zlutować. Nothing found. Nowa taktyka, Looting Spree. Przynajmniej trzy razy, jeżeli w pojedynczej turze przeszukujemy trzema postaciami. Looting is more effective for two turns, czyli jest bardziej efektywne przeszukiwanie tych przez dwie tury. Czyli opłaca się na przykład lutować właśnie. Dobra, ty zrób tak. Przeszukaj. Weź sobie przeładuj może, bo i tak musisz przeładować. Looting bonus, no właśnie był. Reszta niech idzie tutaj. Ty sobie też przeładuj. Masz przeładowanie? Masz przeładowanie. Vent weapon. Ja będę to nazywał przeładowanie, bo to tak mi pasuje nazywać. Muszę przyznać, że jakby tutaj troszkę się różni ten tutorial, mapa tutorialu od tego, co jest w demku. Może tutaj zróbmy Looting Spree, żeby już sobie mieć czysty kodeks. Ale dobrze, bo to pokazuje jakby... wiesz co, ty sobie idź tu. Nie ma co, że tak powiem, czekać. Ty nadgonisz teraz tutaj. Ty możesz iść tutaj. No i teraz rzeczywiście zawsze jest troszkę tak, że albo będziemy właśnie, no, im szybciej musimy dobiec, tam dobiegniemy, tym bardziej będziemy bezpieczni, bo celem jest jakby, no, zachować nasze postacie. Ale lutowanie też jest istotne, bo musimy zdobywać zasoby, nie? Więc jakby tutaj... Nie wiem, czy tam jakieś są niemilce. Więc na wszelki wypadek zrobimy tak. Oczywiście covering fire, bardzo dobrze.
Dobra. Ty... Sprawdzaj, co tam jest. A, mamy automatona. Dobrze. Ty możesz podejść do tych beczek. Zlutować to, nothing found. A ty możesz podejść tu, zlutować tu. Medical supplies, shards. A tu możemy jeszcze właśnie podejść do tego w tej turze. No i mamy talk. Technik jest. Co on będzie mówił? Automaton musi być protektowy, ochroniony. Zabierz go do imperialnego pałacu. Fusion Core może wam też pomóc. Idźcie. Już jestem nieżywy. Znaczy on jest nieżywy. No. Czyli musimy chronić automatona. Generalnie oczywiście to też jest coś takiego, że możemy w trakcie, jeżeli nam zginie ten automaton, no to zawsze mamy możliwości, żeby go jeszcze zrobić jakieś, podleczyć czy naprawić, więc to nie jest jakby tutaj takie krytyczne. Właśnie między innymi te fusion cores, które są bardzo istotne, mają wiele, powiedzmy, zastosowań. Albo mogą zadać bardzo duże obrażeń do wrogów, albo właśnie podnieść padniętych towarzyszy, albo przyspieszyć otwieranie bunkra. No właśnie, consult the codex, automaton jest kontrolowany, jeżeli, no to jest, to już mówiłem, jeśli HP automatona pójdzie do zera, no to w tym momencie możemy go odzyskać, używając ten fusion core. Więc items mamy tutaj fusion cores, no właśnie on takie bardzo duże obrażeń tu jest pokazane, jak zadaje. Ale tych fusion cores nie jest chyba dużo, więc no więc warto jednak nie używać, powiedzmy, ich tak bez opamiętania, nie? Dobra. No actions. Mamy automaton. Automaton też ma jakiś ten support mode, który daje nam w tym momencie wszystkie bronie, nie będą w obszarze tutaj, nie będą się przegrzewały. I 15% do trafienia plus 1 tu maksymalnych obrażeń. No więc to jest też bardzo, bardzo fajne. Weźmy automatona tutaj i możemy hunker down zrobić. A fajnie, będzie 40-minutowy odcinek na początek. Ty idziesz pierwszy. Nawet nie wiem, czy bym cię nie dał tutaj. Tylko tak, żeby za róg nie wyjść. Ty z kataną idziesz tu. No i snajper. Snajpera to bym dał gdzieś tu. Automaton może iść tu. Hunker down. Overwatch all. Już widzicie, że już nabyłem takiego podejrzliwości, co się kryje za zakrętem. Troszeczkę. Dobra, ty idź tu. No właśnie, bo tam na pewno będą jakieś niemilce. Tu musimy dotrzeć automatonem. To też jest istotne, dlatego że tam zdobywamy jakieś części, które upgrade parts, które mogą być używane poza walką do upgrade'u naszych broni. Właśnie te same upgrade'y tutaj później pomiędzy bitwami, to też jest bardzo fajne. I to tylko automaton może tutaj podnieść. Dobra, teraz tak, snajper byś poszedł tu. Ciebie bym dał, nie wiem, kurczę. A idź tu na razie. Może ty nie będziesz miał osłony, ale mniejsza z tym. Na razie hunker down, reszta overwatch all, niech oni tu do nas podejdą. Covering fire, bardzo dobrze. No chodźcie tu. Pięknie. A jeszcze jeden został. Dobra, teraz tak. Ty masz quickshota. Jakie masz szanse? 75 na trafienie. To nawet całkiem niezłe. Bardzo ładnie. Ty z tą kataną jesteś w stanie gościa tam ciachnąć? Wydaje mi się, że jesteś w stanie ciachnąć.
troszkę agresywni będziemy. No, 2 damage to jest troszkę... Nowa taktyka. Hit enemy with melee and range attack, czyli zaatakowanie zasięgową bronią i wręcz daje the enemy stunned. O, widzicie. Czyli już nie musimy się nim martwić. Został mu niby jeden punkt życia, ale już nam nic nie zrobi w następnej turze. Kolejna taktyka, której warto w tym momencie wiedzieć. Ta gra wygląda z początku jako taka bardzo prosta i tak dalej, ale tych mechanik jest tutaj sporo, a jednocześnie są fajnie tak nie za dużo, fajnie do synergizują ze sobą. Jest upgrade station, gdzie możemy upgrade'ować, czy poziom naszego automatona podnieść. Automaton dajmy tu. Ty sobie otwórz tutaj ten supply crate. Kurczę, bym chciał jeszcze zdążyć, dojść tam do końca i jeszcze zrobić, no a najwyżej będzie 50-minutowy odcinek. Ty w takim wypadku podejdź mi tutaj. Loot. I weź sobie na wszelki wypadek vent weapon. Tamten jest... O kurczę, jeszcze zgoni nas z tyłu jakiś gość. Dobra, czyli tak, ty weź kataną gościa tutaj zmolestuj. Automatona możemy dać tam, niech on się upgrade'uje. Use the power station. Charging. Aha, 2 tury to będzie trwało, dobra. No to nie jest istotne. Nasz snajper w zasadzie powinien przeładować. Więc idź tutaj. Przeładuj. A ty zrób tak, że sobie idź tutaj i zrób tryb warty na tego gościa. A ty możesz, nie wiem co możesz zrobić, możesz tutaj zebrać to. Bardzo dobrze. Ok, teraz czas byłoby tak. Przede wszystkim zacząć otwierać to miejsce. Musimy otworzyć, no właśnie, bunkier. Mogą być otwierze albo przy pomocy Fusion Core, albo tak siłowo. To siłowo jakby zabiera więcej czasu. Czyli, no właśnie, status effect, stan, combat tactics, chop and coś tam i combat, supply weapon, entering bunkers. No właśnie, Fusion Core albo siłowo. Dobrze. Nie Overwatch All, zrób sobie Overwatcha tutaj. Natomiast ty... wiesz co, idź tutaj. Ja bym chciał pozbierać jak najwięcej tego lootu. Dobra, new level po bitwie. W zasadzie to ty możesz się zająć otwieraniem tego. Bridge Bunker Door. 5 tur. Czyli 5 tur musimy tutaj wytrzymać. Ty zbieraj te wszystkie rzeczy. Wiem, że tam z góry mogą nadejść, ale ja chcę najpierw pozbierać. Jak najwięcej rzeczy. Trochę ryzykownie, ale... A ty sobie stań tutaj i zrób Overwatch. O, nic się nie dzieje. To wracaj. Chyba wszystko pozbieraliśmy. Medical supplies. Schowaj się tu. Ty idź tu. Przeładuj. Ty możesz zrobić Overwatcha. Automaton. Można by go gdzieś dać, tylko w jakieś bezpieczne miejsce. No właśnie nie wiem gdzie. Żeby dodać bonusy naszym postaciom. Na razie stań sobie tu.
Dobrze. Bardzo dobrze. A jeszcze jeden gość. O Jezu, jeszcze ich tam przychodzi trochę. Dobra, to teraz musimy się tu przegrupować. Czy ty jesteś w stanie dojść tutaj? Tak, jesteś w stanie. A to przejdź sobie tu. Będziesz miał częściową osłonę przynajmniej. Ty idź tutaj. I daj ten bonus support mode. Ty możesz zrobić tryb warty. Overwatch razy 1. Ty możesz zrobić Overwatch razy 1. Ty możesz zrobić też Overwatch. A, oni będą strzelać. Dobra, ile jeszcze tur? Dwie tury. Dobra, czy ty jesteś w stanie tego gościa trafić? 70%. Bardzo ładnie. Automaton niech zostaje. Ty masz 14%, ty masz 18%. Katana. To i tak stan zrobi, jakbyśmy go nie zabili. Achievement. Kill 100 enemies. Nie, 20. Właśnie, jeżeli będziemy achievementy zrobić, to zbieramy unlock pointy, czyli medale takie to do odblokowywania na przykład nowych postaci i tak dalej. Dobra, koniec tury. Okej, ty wracaj. A, loot tam był jeszcze, o kurde. Ale żem zawalił. No dobra, to ty pójdziesz zlutować. Nie mogę pozwolić, żeby ten loot się zmarnował. Ty możesz koniec. Exit support mode. Hunker down. Ty tutaj zostajesz z Overwatchem. A, razy dwa nie ma sensu było. Trzeba było przeładować, zrobić Overwatch. Dobra, tylko ty jesteś za daleko, zdaje się. A może nie? Poczekaj. Nie jesteś za daleko. Mamy jakiś medal. Team skill, toughness, czyli twardość, dodaje... Właśnie, tutaj odblokowujemy sobie, mamy jeden medal. No i teraz nam każą jakby to odblokować, nie mamy jej wyboru. I te skille będzie można później dopiero jakby upgrade'ować nasze postacie. No dobra, to ty możesz już iść stąd, cyk. Ty możesz też stąd już iść, wszystko pozbieraliśmy. No i dobra. 38 minut, czyli przed 40 minutami udało nam się dotrzeć do bunkra, zamknąć za sobą drzwi i jesteśmy bezpieczni przez parę godzin. Okej. Okay. Time spent, właśnie. Ile minut nam to zajęło? Z gadaniem moim oczywiście. 30 minut. 33 tury, pięknie. Jaromir 33, 33 tury tutorial. 20 tych szkodników. No i teraz mamy upgrade'y. Mamy też team skill pointy, które właśnie żeśmy użyli. Więc najpierw mamy kwestię team skill point. No właśnie. No i teraz możemy sobie te jakby drużynowe punkty dotyczą każdego, można powiedzieć, członka drużyny. Czyli możemy sobie zwiększyć na przykład Grenade Mastery. Pasywny, to jest pasywne, granaty dają 3,6 zamiast 3 do 5 zasięg obrażeń i dodatkowo mogą być użyte w trybie stun, czyli ogłuszania wrogów. Face the danger, za każde 10 wrogów zabitych tracimy 2 punkty stresu. Extra effort zmniejsza free combat action. Toughness, no to właśnie odblokowaliśmy sobie. Nie wszystkie mamy jeszcze odblokowane. Plus 1 max HP dla każdego. Ja nie wiem, czy bym ten toughness nie zrobił. Tak na szybko.
Teraz możemy zrobić tak, no codex entries, żeby mi tutaj nie przeszkadzało, achievements, characters, team skills. No właśnie, ale poziom drugi, plus jeden max HP jeszcze, możemy upgrade'ować jakiegoś skilla, czyli tak, Grand Slam, no to tego żeśmy nie używali, Search Stasis, co to jest? Lepszy loot, Weapon Boost, czyli jakiś boost do broni. Other party members lose 1 czy stress. Improved armor, plus 1 to max armor. Każdy punkt w zbroi zmniejsza. Decreases the character defenses by 5? Chyba increases character defense by 5 powinno być. No bo tu mamy stress, HP, XP 2 do 8, dodge, defense. A dałbym ten apro improved. Jak to minus 5 defense? Decreases the character defense bar 5. No zakładam, że to jest coś dobrego. No, brzmi odwrotnie, niż bym myślał, ale... zbroja. Reduces incoming damage o ilość punktów ten. Armor shredding remove, armor piercing damage ignores the target's armor. Zobaczmy jak to działa. Dobra, następny. Gideon. Quickshot. Quickshot może być... właśnie, quickshot to jest 50% penalty, czyli kara do, jak po ruchu do snajperki, ale możemy zmniejszyć na 33%, żeby było. Entrenchment dodatkowe, critical overwatch, multi overwatch, practice accuracy. A ja bym zwiększył tego quickshota sobie, żeby on nie był taki, nie dawał takich kar, tak na szybko. Tilly. Katana Slash, Sharpen the Katana, to mamy. Katana Combo, when activated the first two successful keys refund 2 HP. A, czyli jakby zabijając wroga, odzyskujemy HP. Swift Movement, Dashing Range, Mechanics. Może naprawiać automatona i nie kosztuje to Fusion Core. Nie wiem, czy bym ten Katana Slash, damage level 3 do 5 nie zwiększył sobie. Albo zróbmy katana combo. No i automaton. Support mode, lay low, intimidate. Damn, boost, movement range, stun grenade. Stun grenade mi się podoba, więc weźmiemy sobie stun grenade. Dzięki temu on będzie mógł też aktywnie uczestniczyć w walce i wspomagać naszych tych bohaterów. Dobra, no i teraz w zasadzie po upgrade'ach przechodzimy dopiero do czegoś, co znamy z Darkest Dungeona. Czyli do takiego, no właśnie, zostało nam przekazane, że powinniśmy przekazać, zanieść tego, donieść, to nieważne, doprowadzić automatona do Pałacu Imperialnego, zanim te szkodniki zaleją miasto, ale niestety most został zniszczony, no i musimy wziąć dłuższą trasę, żeby tam, powiedzmy, dotrzeć. Czyli teraz jest taki etap troszeczkę właśnie... Shelter Face nazywany. Mamy też punkty, które możemy zużywać, no bardzo podobnie jak Darkest Dungeon. Domyślnie mamy dwa punkty na każdą postać. Można przełączać postacie tak jak w trakcie bitwy i tak dalej. Niektóre akcje mogą być wykonane przez każdy charakter, niektóre są jakby specyficzne dla postaci. No i możemy na przykład wykraftować niektóre. Właśnie jeden punkt akcji, 4 scrap metal, 4 shards dają nam możliwość wykraftowania granatu dodatkowego. Jeżeli znajdziemy jakiś upgrade parts during combat, możemy wykorzystać je do upgrade'u broni. Może zróbmy sobie craft grenade, tylko jak nam pozwoli to. A może na razie nam nie pozwoli, na razie tutaj upgrade parts jest.
Każda broń ma 4 sloty na modyfikację, automaton ma 2 sloty, no i możemy te upgrade, części upgrade'ów wykorzystać do modyfikacji broni. Każdy następny poziom kosztuje więcej tych części, no i tyle. I można refundować wszystkie, powiedzmy, to znaczy można sobie, jak sobie, no, można zrobić, odinstalować to i zainstalować jeszcze raz. This modification is empty, install, no i mamy różne. Aim, damage, te są jeszcze nieodblokowane, więc zobaczmy, co możemy zrobić tutaj. Może byśmy, co możemy tutaj zmodyfikować? Aim, zwiększenie obrażeń, plus jeden minimum damage. Ja bym zrobił plus jeden minimum damage. Okej, okay, to już jest chyba wszystko. Zastanawiam się, ile mamy granatów. Granatów mamy 6, więc na razie bym nie craftował tych granatów. Shelter. Co jeszcze tutaj mamy? Każda postać może... Nie chce craftować granatu. Heal self, właśnie. Ty powinieneś się troszeczkę podleczyć, bo ty masz jeden punkt, więc ty sobie zrób heal self. Minus 4 medical supplies. O mama, to trzeba uważać, żeby nie być poharatanym. Dobra, co ty możesz? Stres masz też duży. Masz coś na redukcję stresu? Możemy przeszukać też półki w bunkrze. Może się coś znajdzie. Ale najpierw sprawdźmy, czy mamy jeszcze coś, co może tutaj rest. 4 stress points removed. Ja bym to zrobił, rest, bo tych punktów stresu masz najwięcej. Teraz tak, ty, czy masz rest to na siebie, craft steampack, craft grenade, search the shelves, search the crates. To przeszukaj. Medical supplies, bardzo dobrze. No i możesz jeszcze to przeszukać. Plus 2 food supplies, bardzo dobrze. No i trzecia postać, co ty masz tutaj? Sharpen the katana, o, coś nowego. Spend time sharpening your katana, you will plus 2 damage for melee attacks during the next combat. No to pewnie. Rest mnie redukuje stres. Ale zwiększa też critical chance by 4 dla następnej, więc no, jak nie ma co robić, to można zrobić, że tak powiem, taki bonus pasywny dodatkowy. No i automaton chyba nic nie może. Możemy modyfikację do automatonu zrobić. Mamy jeszcze modyfikację, bo żeśmy ją znaleźli. Evasion module, czyli obrona, uniki, self repair, armor plating nie mamy. No można by zrobić self repair albo evasion. Plus 10 dodge. Ja bym dał self repair. Będziemy mogli się leczyć, jakby coś tam było nie tak. Czyli chyba wszystko żeśmy zrobili. Wszystkie update'y. Skill pointów już nie mamy. Medali już nie mamy do odblokowywania. Wszyscy są jakby zrobieni. Więc następny etap to jest distribute food. No i właśnie to też można wykorzystać do leczenia. Te postacie, które dostają no, żywność, zregenerują jeden punkt życia i dostaną jakby szansę na uniki, bonus do uników da, związany z pełnym życiem. Można oczywiście oszczędzać żywność, no my jesteśmy na full, więc, więc ja bym to pominął. Mam nadzieję, że oni... Chyba nie ma co w tym momencie. Mamy żywności 5, ale nie wiem, jakie rzadkie jest ta żywność, więc na razie chyba nie potrzebujemy. No i możemy iść dalej. Samble the reward, tak. Mam nadzieję, że nie umrą, jak im nie dam, że tak powiem, żywności. No i teraz mamy mapa troszkę tak jak ze Slay the Spire, więc teraz możemy sobie właśnie popatrzeć, mamy taką drogę do wyboru. My jesteśmy tutaj, możemy iść tutaj. Tutaj mamy
opis, co tutaj. Tu na przykład nie możemy używać granatów, jest jakiś specjalny, napotkamy jakąś specjalny, powiedzmy, walkę pewnie jakiegoś bossa, z którym będziemy mieć dodatkowy jakąś nagrodę za to. Tutaj mamy bardziej śmiercionośne postacie wrogów i tak dalej, i tak dalej. No więc chyba tyle na ten odcinek, wydaje mi się, że będzie Map Travel. Jak wygląda dalej gra, to nie wiem. W zasadzie dotąd tylko mniej więcej jakby doszedłem, czy widziałem, jak to wygląda. I myślę, że też nie będę przedłużał tego odcinka, więc ja dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Dziękuję za wasze komentarze, polubienia, subskrypcje. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.